Witam Was w kolejnej aktualizacji. Dzisiejszy materiał będzie dość szybki i treściwy, ponieważ na Bitcoinie mamy w tym momencie kluczowy poziom, który musi zostać podtrzymany. I tak jak alarmowałem na dzisiejszym kanale, na dzisiejszym poście na kanale na Telegramie oraz na Twitterze, przygotowuję w tym momencie pro alert, który będzie mógł nas poinformować. Będzie to alert pomieszany na podstawie danych na wykresie, które za chwilę Wam pokażę, z kilkoma parametrami danych on-chain. Także za chwilę Wam to pokażę. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ponieważ plusem tego typu rozwiązania będzie to, że w momencie, gdy parametry, gdy dany potencjalny dołek zostanie od razu spełniony, dostaniecie automatycznie powiadomienie na Waszego Telegrama lub maila. Także przechodzimy do wykresu. Pamiętajcie na początku, zostawić lajka, komentarz, słowo, czy powiadomienia, aby być na bieżąco. I w tym momencie zapraszam Was na mój ekran. Moi drodzy, zaczynamy. Mamy w tym momencie tutaj wykres, jeden poziom, tak jak sądziłem. Tym poziomem jest 60 tysięcy dolarów. Bitcoin respektował już ten poziom tutaj kilkukrotnie. Mamy tutaj, widzimy jedną reakcję, drugą reakcję, trzecią reakcję i tworzymy tutaj tak naprawdę pattern, który się nazywa triple bottom, który jest patternem odwracającym, patternem reversalowym. Jak widzicie, żółtą strzałkę, która nie jest tutaj bez powodu, moi drodzy, mamy poniżej naniesione tutaj metryki buy sell pressure i teraz w tym momencie ja utworzyłem sobie w dniu dzisiejszym tutaj alert na MaxDacie, który będzie nas informował o tym, gdy ten poziom zostanie przebity w dół, czyli zejdziemy sobie niżej i zobaczymy w tej sytuacji tutaj po zejściu niżej wysoką presję zakupową, czyli będzie to dla nas potwierdzenie, że możemy kierować się w górę. I ja sobie kilka takich różnego rodzaju presetów stworzę, pokażę Wam później również na kanale, na Telegramie, jak to wygląda, także będziemy mogli to obserwować. Natomiast z punktu widzenia technicznego przejdźmy sobie, bo pewnie każdy z Was zadaje sobie to pytanie, do jakiego poziomu możemy zejść na Bitcoinie. I teraz tutaj mamy, nie jest to dla mnie żadnym zdziwieniem i dla osób, które oglądają te materiały, również nie powinno być to żadnym zdziwieniem, że ten poziom, do którego zeszliśmy, są to obszary, które pokazywałem Wam w moim poprzednim materiale, trzy materiały temu konkretnie. Ten gigantyczny imbalans tutaj widzimy, że został on tutaj wypełniony. Cofnijcie się w prawym górnym rogu, zobaczycie podniesienie do tego materiału, więc to mnie w ogóle nie dziwi, że doszliśmy do tego etapu. W tym momencie widzimy tak naprawdę triple bottom w obszarze pomiędzy 60 050 a 59 tysięcy. Natomiast jest jeszcze jeden poziom, do którego spodziewam się, że możemy zobaczyć cofnięcie. Jest to, uwaga, ten tutaj lokalny low na poziomie 59 186. Jeżeli do niego zejdziemy, jest to bardzo możliwe. Mamy tutaj dość sporo płynności. Tutaj mamy mniejsze imbalanse do wypełnienia. Może to być nasz ostateczny tutaj ride w dół do cofnięcia się i wyjścia w górę. Natomiast bardzo ważna informacja. Jesteśmy generalnie cały czas w tendencji spadkowej. Tutaj widzimy, że przebiliśmy delikatnie. Mamy tutaj pierwszy break of structure w górę. Natomiast w tym momencie musimy zobaczyć potwierdzenie z potwierdzeniem tak zwanego higher low, aby zobaczyć dalszą strukturę wzrostową. Także to, co Wam tutaj narysowałem, również ta strzałka się nam tutaj pokrywa z tym, tylko niestety musimy ją nieco poprawić, aby wygenerować higher low, by pójść dalej w górę. W tym momencie, jeżeli to się wydarzy, zostanie spełniony parametr również tutaj z naszym wskaźnikiem buy sell pressure, czyli jeżeli presja zakupowa w danym momencie będzie wystarczająco duża, będziemy mogli wtedy zobaczyć. Także w tym momencie pod tym materiałem zobaczcie link za darmo do obserwowania tego alertu i wydaje mi się, że to będzie mega fajne rozwiązanie, ponieważ każdy z Was może sobie założyć darmowe konto na MaxDacie i te alerty, które Wam będę tworzył, będziecie mogli dostać na ich temat informacje w czasie rzeczywistym tak naprawdę. Zobaczmy sobie w tym momencie, jak wygląda nasz MaxData Terminal. 53% buy opportunity, także od ostatniego czasu trochę nam spadło, więc jesteśmy w tym momencie 50-50. Natomiast chciałbym pokazać Wam jeszcze dzisiaj jeden ciekawy wykres, który wrzuciłem na Telegram. Jest to Bitcoin Historical Risk, czyli w tym momencie widzimy, na jakim etapie znajduje nam się poziom na Bitcoinie. Czerwony wykres to jest 0,48, to jest nasz aktualny poziom ryzyka, 0,488, i wszystkie strefy poniżej 0,5, moi drodzy, są to strefy długoterminowo, patrząc inwestycyjnie długoterminowo na Bitcoinie, są to strefy, które są strefami akumulacyjnymi, czyli widzimy, że w tym momencie tutaj mamy akurat na wykresie cały rok 2024. Widzimy, że tutaj doszliśmy do 0,7, gdzie byliśmy w okolicach all time high na poziomie 70 tysięcy dolarów i widzimy, że był to idealny szczyt. W tym momencie widzimy, że cały czas ten historical risk level spadał, czyli jest to dobry moment na akumulowanie również teraz. Jesteśmy poniżej poziomu 0,5. Poziom 0,5 jest granicznym poziomem. Jeżeli wychodzimy powyżej 0,5, zaczyna się nam tak naprawdę tutaj odwrotna sytuacja. Natomiast będąc poniżej 0,5, jest to tutaj wykres into the cryptoverse, który nam wskazuje, że jest to długoterminowe tutaj możliwość do zakupów, co opisałem również na kanale tutaj na Telegramie. Jeżeli Was tam nie ma, wbijajcie. Częste, dużo informacji. A i jeszcze informacja na piątek.
bitomat.com, na Telegramie jest szybka akcja podczas weekendu. Wbijacie tutaj, rejestrujecie się na newsletterze i otrzymujecie w poniedziałek losowanie 5 osób, które otrzyma darmową gotóweczkę. Natomiast chciałbym przypomnieć aktualnie o WSOT oraz o gali na giełdzie Bingex, w której otrzymujecie różnego rodzaju nagrody za Wasz wolumen oraz za punkty. Także ten alert będzie przypięty poniżej. I to by było na tyle. Dzisiejszy szybki update techniczny. Moim zdaniem jesteśmy blisko zawrócenia, natomiast musimy mieć na uwadze i z tyłu głowy to, że cały czas w dłuższej perspektywie jesteśmy w mocnej tendencji spadkowej. Musimy czekać na potwierdzenia, musimy czekać na sytuację, która będzie nam pokazywała na potwierdzony reversal, nie tylko potencjalny, tylko potwierdzony. Jeżeli będą te parametry, te zmienne, będziecie o tym oczywiście poinformowani na bieżąco. Także mam nadzieję, że się podobał krótki, treściwy materiał. Przy piątku wiem, że dużo osób z Was pewnie nie będzie tego oglądało, także szybka, krótka aktualizacja i widzimy się jutro w kolejnym materiale na kanale CryptoKlan. Pozdro i do zobaczenia.